demokratyczną. Czy można? Moje krótkie pytanie, bo to będzie i druga konkluzja wynikająca z tego pierwszego. Czy Kościół jest instytucją demokratyczną i czy wymogi w stosunku do Unii Europejskiej, która pragnie postępować w stosunku do państw religijnych, kościelnych, w sposób demokratyczny, czy ta relacja jest w jakiś sposób zachowana? Kościół nie był i nie jest demokracją. Jest to struktura hierarchiczna od samego założenia. I dlatego, jeżeli przerzucę się na od czasów apostolskich do XXI wieku, Watykan, czy Stolica Apostolska, nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dlatego, że nie jest państwem demokratycznym. To chociaż trzeba to rozróżnić, już mówiłem podczas czytania tego mojego tekstu, że jeżeli chodzi o kontakty między Kościołem a państwem, to Kościół jest reprezentowany przez Stolicę Apostolską. Nie przez Watykan. Watykan to jest małe państewko. Z nim możemy zawierać takie umowy jak drukowanie znaczków, jakieś tam inne rzeczy gospodarcze, ale Kościół jest reprezentowany przez papieża i przez Stolicę Apostolską jako zwierzchnik, jako przez najwyższego zwierzchnika Kościoła. I oczywiście trzeba też zwrócić uwagę, że charakter tych dwóch wspólnot jest bardzo różny. Istotnym elementem w Kościele jest duchowość, jest po pierwsze wiara, po drugie to, co rozwija tę wiarę, czyli korzystanie z sakramentów, które wewnętrznie rozwijają człowieka. Państwo się nie śni o takich rzeczach. Państwo myśli kategoriami zysku i kategoriami rozwoju jakiegoś ekonomicznego, a Kościół oczywiście korzysta także z dóbr materialnych, bo przecież jesteśmy strukturą materialno-duchową, ale przede wszystkim stara się o to, żeby działać środkami religijnymi, duchowymi. A to drugie, czy pan zadał jeszcze w tym pytaniu jakieś inne? Nie słychać. Znaczy, to była trochę z mojej strony lekka prowokacja, bo byłem świadomy o tym, że Kościół nie jest organizacją demokratyczną, ale chodzi o jakąś relację symetryczną w stosunku do Unii, że tu stawiamy wymogi, Unia uznaje związki wyznaniowe, uznaje państwa religijne, ale ta symetria nie jest jak gdyby równoważna. Proszę pana, w państwie Kościół jest uznawany w sensie prawnym, w takim kształcie, w jakim on jest reprezentowany przez poszczególne państwa członkowskie Unii. To jest bardzo zróżnicowana sprawa. Unia nie zajmuje się sprawami religijnymi. Wprost mówi, że to nie jest jej kompetencja. A że się do tego pcha, to jest inna sprawa. Że to codziennie robi, to też jest inna sprawa. Ja kiedyś byłem w Strasburgu, sam raz trafiłem na takie spotkanie PO i SLD. I pani Hibner mówi mi tak, proszę, jak to jest, że my w tym Parlamencie Europejskim ciągle się zajmujemy sprawami ideologicznymi. Bo właśnie dzisiaj, to spotkanie było wieczorem, bo właśnie dzisiaj uchwaliłyśmy, że prawo, że aborcja jest prawem człowieka.
To nie jest sprawa Unii. A poza tym ideologia a religia są dwie różne rzeczy. Jura. Wrzucać do jednego worka dwóch rzeczy, które do siebie nie pasują. Religia jest, tak jak my, chrześcijańskie, są prawdy objawione. Nie pochodzą od nas. Wystarczy przewertować, zwłaszcza list do Rzymian, do Galatów, Piotra Apostoła. Od Boga otrzymałem to objawienie. Religia jest Słowem Bożym, a ideologia jest zawsze stworzona przez człowieka. No to jak to można włożyć do jednego worka i potrząsnąć, to nic z tego nie wiecie. Ten błąd poprawiają właściwie wszyscy, którzy mówią ideologia, no to są te sprawy także religijne. Nie, niestety nie. A może dzięki Bogu nie.